to faktycznie tutaj byłam niecierpliwa. Od zeszłego roku myślę, że to się zmieniło, już wiem, czego chcę, wiem, na czym polega trening, wiem, jak się czuję i też to biorę pod uwagę, że czasem mówię, że trzeba coś zmienić, albo tego nie zrobię, albo to mi się nie podoba i faktycznie wiem, kiedy potrzebuję zrobić czegoś więcej, a czego lepiej nie robić w treningu, więc jestem świadoma. Z drugiej strony też nie jestem cierpliwa, ale to nie jest tak, że ja chcę to zostawić na za 5 lat i wtedy być w formie życia, tylko wykorzystuję wszystko, co mogę w danym sezonie i raczej po prostu z każdym rokiem coś dodawać, ale myślę, że idziemy na maksa. No, trzeba ten swój czas wykorzystywać w sporcie, bo jest jednak krótki i to, że mam 22 lata i wszyscy ciągle mówią, że jestem jeszcze młodziutka. Ciekawe, kiedy to się skończy. Mam nadzieję, że jeszcze tak z 10 lat będą mówić.